W Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy są już dostępne specjalne naklejki, pozwalające osobom niewidomym i niedowidzącym zidentyfikować pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów. Świdnica dołączyła do programu firmy Eneris Segreguje, nie widzę przeszkód. Ludzie niepełnosprawni walczą o zniesienie barier ograniczających ich codzienne funkcjonowanie. Bariery dotyczą wielu obszarów, także ochrony środowiska. Firma Eneris Surowce, reagując na zasygnalizowane problemy ze strony niewidomych, zapoczątkowała pierwszą tego typu akcję w Europie. Program Segreguje, nie widzę przeszkód funkcjonuje od 3 grudnia zeszłego roku, czyli od Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Polega on na udostępnianiu specjalnych naklejek pozwalających oznakować pojemniki na odpady z wykorzystaniem alfabetu Braille'a. Naklejki opracowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Tekst w alfabecie Braille'a oraz kontrastowe kolory i wypukłe piktogramy umożliwiają osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne przypisanie odpadów do właściwego pojemnika. Naklejki obejmują więc różne rodzaje odpadów, czyli bioodpady, papier, szkło, plastik czy też odpady zmieszane. Zainteresowane osoby zapraszamy do bezpłatnego odbioru naklejek w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49 w pokoju 128.